Chcieliśmy tak krótko tutaj Państwa poinformować. Ja rozdałam taką bardziej szczegółową informację. Chodzi o to, że w kilka osób wpadliśmy na pomysł, by zorganizować festiwal sztuki otwartej. Zależy nam po prostu na integracji sztuk i środowiska artystycznego, zwłaszcza tutaj, jeśli chodzi o naszych lokalnych artystów. Chcemy także pokazać, jak bogate właśnie i różnorodne artystycznie jest miasto Chojnice. Festiwal Sztuki Otwartej odbędzie się 16 sierpnia, startujemy o godzinie 11. I zapraszamy tym samym wszystkich chętnych, którzy chcieliby pokazać swoje prace, podzielić się swoim doświadczeniem. Czy macie Państwo jakieś pytania? Ja dodam jeszcze, że tworzymy grupę taką nieformalną, czyli takich ludzi dobrej woli, którzy chcieli coś takiego zrobić. Inicjatywa 3 miesiące temu powstała, dlatego to troszeczkę jest na razie po partyzancku, nazwijmy to. Chcielibyśmy, żeby to był tak zwany pierwszy mały krok, który później, miejmy nadzieję, zaowocuje większą imprezą. Dlatego nie mamy żadnych środków praktycznie, wszystko jest non-profit. Mamy nadzieję, że nam się to uda, dlatego jest też apel, aby nam pomóc w miarę możliwości swoich, kto może oczywiście również. Czy to łączycie z komercją? Nie, żadnej komercji, non-profit, tak jak powiedziałem. Chodzi o sprzedaż? Nie. Każdy artysta ma prawo mieć swoje wizytówki, tak? I tym samym jakoś się zareklamować. Jedynie się zareklamować. Tak, prezentacja twórczości, dokładnie. Jeżeli się przydarzy, że ktoś odwiedzający będzie chciał kupić obraz, to oczywiście nie będziemy zabraniali, ale nie będzie tak, że będzie wystawiony obraz sceną. Tak, rozumiem. Dodajmy jeszcze jedną ważną rzecz, że jest to impreza stricto plenerowa. Nie przewidujemy innej opcji, innego miejsca. Jeżeli nie będzie pogody, nie ma imprezy. Impreza jest po prostu, bo takie jest założenie imprezy, że my wychodzimy do ludzi na ulicę, a nie ściągamy ludzi pod dach gdziekolwiek, bo to jest zawsze problem. A w ogóle w przypadku sztuki takiej. Jeśli chodzi o dziedziny, to bez ograniczeń, tak? Jest to malarstwo, rzeźba, fotografia, ceramika, rękodzieło. Każdy, kto ma coś do zaprezentowania, to każdego zapraszamy bardzo serdecznie. Znaczy, rozumiem, że każdy może dołączyć, tak? Tak, jak najbardziej. Tak. Jest to jak najbardziej. To znaczy, tutaj dałam na miary, bo też wolałabym wiedzieć, znać nazwiska osób, które będą się wystawiać, przez to, że też chcemy przygotować informacje krótkie na temat artysty. Do tego czasami trzeba logistycznie przygotować do danego wystawcy, czyli będzie potrzebny stolik, tak, czy na przykład sztaluga. Dlatego chcielibyśmy wcześniej wiedzieć, jeżeli takie zapotrzebowanie, aczkolwiek Festiwal Sztuki Otwartej, taka jest nazwa sztuki, festiwalu, czyli dopuszczamy wszelkiego rodzaju sztuki. Jeśli chodzi o stoły i sztalugi, to jesteśmy w stanie to zapewnić. W tym roku, a za rok będzie więcej. Są takie propozycje nawet, żeby zrobić takie prezentacje multimedialne, to jest ostatnio modne, na fasadzie ratusza. Ale to o tym potem, bo to czy trochę... Czy będą tylko wystawiać, czy będą malować na przykład? To znaczy, zależy od artystów, jeżeli będzie taka wola, to będą mogli, ale dodam jeszcze, że planowaliśmy, nie wiem czy nam to wyjdzie, małe, takie skromne warsztaty dla dzieci. Dla dzieci, że będzie tam ktoś, jakiś animator, który będzie to prowadził. I to wszystko tutaj, tak? Tak. Tak, dodam jeszcze na zakończenie, myślę, bo nie chcemy cennego Państwu czasu zabierać. Przypadkowo zbiegły się dwie imprezy. Myśmy nie wiedzieli o tym, że tu na rynku w tym samym dniu odbywa się festiwal bluesowy. Ale doszliśmy do wniosku, że jedno drugiemu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Jakoś myślę, że się nam to zazębi. Nie pomyśleliście o tym, żeby bardziej godziny tutaj zgrać z tym festiwalem? Bo to chyba się zaczyna o 17. Tak, ale próby zaczynają się zespołów o godzinie 11. My chcielibyśmy już od rana wystartować, to znaczy myślę koło 11. Tak? No, liczymy tutaj, głównie nie ukrywam, miejsce jest takie, że tutaj po prostu ludzie chodzą. Jest to centrum miasta, jest szansa złapać, że tak powiem brzydko, teoretycznie jakiegoś tak, bo nawet jeżeli miłośnika ktoś przypadkowego. Nie przyjdzie na wystawę, na prezentację, to po prostu przechodząc, może liczymy na to, że się zatrzyma.